Siemanko, ryby, ryby, jedziemy na ryby wędkarstwo Zetkiem. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać mój przypon na Amura. Jak zrobić przypon na Amura. Do zrobienia takiego przyponu ja używam plecionki Yamato z Yorka, to jest do 22 kg 18. Haczyki małe z kordy 6, krank, stoper gumowy, nożyczki, igła, stoper do zakończenia naszego włosa i sztuczna kukurydza. I oczywiście jest jeszcze potrzebna kukurydza, w zależności kto co tam sobie daje. Ja pokazuję, jak to robię na kukurydzy. Odcinam sobie długość plecionki około 0,5 metra. Robię sobie pętelkę na samym końcu. Przewlekam igłą, wtedy jest to fajnie szybciej zrobić. Teraz zakładamy stoperek gumowy. Od drugiej strony. Można to zrobić wcześniej od tamtej strony. Mamy stoperek gumowy. Ściągamy go na dół. I teraz bierzemy sobie dwie kukurydze pływające. Fajnie to neutralizuje akurat przy tym haczyku naszą przynętę. Fajnie ona w wodzie stoi. Też pokażę Wam na końcu, jak to wygląda w wodzie. Dwie kukurydze pływające, sztuczne, i dwie kukurydze ugotowane ziarno. Zakładamy sobie na nasz włos. I blokujemy sobie go stoperkiem. Zaciskamy stoperek gumowy, zaciągamy pod kukurydzę i na chwilę obecną mamy takie coś. Do tego teraz zakładamy haczyk. Dlaczego uciąłem 0,5 metra plecionki? Teraz Wam właśnie to powiem. Zakładamy sobie haczyk. Plecionkę wkładamy w oczko od tyłu, ustawiamy sobie 2-3 mm od naszego stoperka i zaplatamy w koło trzonka.
A ile razy zaplatamy? Zaraz Wam pokażę. Oczywiście, jeśli byśmy mieli gumkę, mogłoby to być zrobione 7-8 razy przeplotów i ściągnięta gumka. Ale ja nie mam gumki i sobie radzę w ten sposób, że zaplatam. Można powiedzieć 70% haka plecionką. To w ten sposób, że mamy zaraz kukurydzę przy haku. I wtedy parę obrotów w drugą stronę. Zakładamy z tyłu oczka naszą plecionkę. Wyciągamy ją do przodu. I mamy gotowy przypon. Wystarczy zrobić jeszcze pętelkę z drugiej strony. I mamy gotowy nasz przypon na Amura. I tak właśnie on się prezentuje, że tutaj haczyk będzie leżał na dnie albo będzie lekko podniesiony, a to nam tak do góry podnosi.